Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu, w którym zrobimy sobie takie swoje naturalne i bardzo przyjemne kadzidełka. Zapraszam serdecznie na film. Kadzidło. Czym jest kadzidło? Kadzidło to inaczej taki preparat na bazie aromatycznych żywic pochodzenia roślinnego, które możemy również zmieszać z olejkami i wydzielają one podczas spalania taki balsamiczny dym. I tutaj różdżka będzie taką najbardziej, taką można porównywalną być takim kadzidełkiem, to możemy nazwać jako różdżka, która jest często używana do łączenia się z duchowością, czy też różnymi religiami i praktykami mistycznymi, na przykład podczas medytacji, ale również jest bardzo fajnym narzędziem dla dobrego samopoczucia, ponieważ materiał, z którego się składa, pochodzi z roślin, które mają właśnie właściwości lecznicze i relaksacyjne. Czyli kadzidło jest często używane do harmonizacji również przestrzeni, dzięki właśnie takim swoim właściwościom aromatycznym. Na poziomie duchowym służy do usuwania negatywnych energii z domu, poszukiwania harmonii, poprawy takiego przepływu dobrej energii. Niektórzy również stosują go, żeby wyeliminować problemy z bezsennością, ponieważ on odpręża atmosferę dzięki swojemu aromatowi. Również niektóre aromaty kadzidła są używane do usuwania nieprzyjemnych zapachów w domu. Na przykład, jeżeli się przez wiele godzin utrzymuje jakiś nieciekawy aromat w domu, zapach, to właśnie zapalając kadzidełko potrafi to skutecznie zniwelować. I na przykład piżmo magnetyzuje miejsce w bardzo pozytywny sposób, jest używany do mistycznych ceremonii, takiego odnalezienia wewnętrznego spokoju. Na przykład jaśmin pomaga walczyć z depresją, przywraca optymizm, również ułatwia koncentrację oraz daje inspirację dla osób, które go wąchają. Natomiast aloes potrafi wypełnić dom świeżością i taką promuje harmonię, właśnie szczególnie nawet w miejscach pracy. Natomiast rozmaryn przyciąga szczęście, a także chroni i czyści dom. Cynamon jest również doskonały do medytacji, ponieważ pomaga rozjaśnić umysł, przyciąga również pieniądze. Kokos związany jest ze zmysłowością i stymuluje przyjemności seksualne. Kadzidełko lawendowe służy do usuwania niskich wibracji, np. w miejscu pracy. Cytryna natomiast pobudzi umysł, złagodzi stres i nerwy oraz przyciągnie taką radość. Także w zależności od tego, jaką roślinkę zastosujemy do kadzidła, to taki uzyskamy efekt. Od dawien dawna w praktykach duchowych okazało się białą szałwią, także ona jest najczęściej stosowana. I taki przeprowadzony taki rytuał oczyszczający z zastosowaniem białej szałwii, gdzie chodzimy od drzwi wejściowych po wszystkie właśnie pomieszczenia w domu, umożliwia usuwanie wibracji o niskiej częstotliwości i negatywnym ładunku miejsc oraz z osób, które tam przebywają w tym pomieszczeniu. I takie okazanie jest rytuałem znanym w wielu praktykach duchowych, również w chrześcijaństwie. I kiedy jest wskazane takie na przykład właśnie okazanie pomieszczeń, na przykład białą szałwią, na przykład gdy czujemy się coś nieswojo, jakaś miała miejsce kłótnia, gdzie atmosfera jest taka w domu napięta, albo gdy wprowadzamy się do nowego domu lub też mieszkania, kiedy nabywamy jakieś używane przedmioty, jak fotel, kanapa, po przebytej chorobie na przykład, w przypadku jakiegoś stresu przebytego, kiedy mamy brak motywacji, jakiś smutek nas dopada, depresja, oraz również kiedy po prostu czujemy, że w naszym pomieszczeniu przebywała osoba z jakimiś nieciekawymi energiami, złymi intencjami, nerwowa, jakaś agresywna. To jak najbardziej wtedy warto sięgnąć po kadzidełko. I przygotowanie takiego własnego, naturalnego, domowego kadzidełka z roślin i ziół jest naprawdę bardzo proste. Potrzebujemy kilka jakichś fajnych roślinek, które czy to zerwiemy w czasie spaceru, czy też na trawniku lub też mamy w kuchni, po prostu czasami mamy miętę w doniczce, szałwie, do tego jakiś plasterek nawet cytrynki, możemy pokroić w plastry cytrynkę i dodać plasterek cytrynki lub też pomarańcza, czy też jakieś kwiaty, czy to róża, jaśmin, no naprawdę dowolna roślinka. I potrzebujemy kilka takich właśnie, nazbierać sobie takich roślinek. Potrzebujemy nici, najlepiej bawełniane, nożyczki. No i teraz będziemy robić.
Ale kiedy zrobimy, to pamiętajmy o tym, żeby paląc, no podpalając, bo później no, musimy to przygasić, żeby tylko uzyskać dym, bo mamy okazać, nie robić ognisko w domu, no ale dobrze mieć w pobliżu jakiś pojemnik taki, żeby w razie czego można było, gdyby się zapaliło, no bo jednak to są suche roślinki, no to warto je wrzucić do takiego jakiegoś pojemnika metalowego najlepiej, nawet niech to będzie jakiś garnek, tak, żeby się po prostu nie poparzyć lub nie wywołać jakiegoś no, pożaru. Nie daj Boże. I takie ususzone już pęczki wieszamy sobie na przykład na jakimś uchwycie nad szafką, tak żeby sobie ona podeschła, wtedy jak one są suchutkie, to przechowujemy sobie w jakimś pudełeczku na przykład i co jakiś czas sięgamy po nie. Możemy dodatkowo jeszcze użyć olejki eteryczne, którymi możemy skropić taki pęczuszek ziółek, czyli nasze kadzidełko, nazwijmy to już, bo już mamy kadzidełko otrzymane, więc możemy sobie kapnąć jeszcze olejkami, które dodatkowo wzmocnią efekt aromatyczny. Jakie zioła używamy? Bo może być bylica, szałwia, liście laurowe, lawenda, eukaliptus, cynamon, rumianek, trawa cytrynowa, rozmaryn, tymianek, wanilia, cedr, mięta, a kwiaty? Też przeróżne. Mogą być róże, goździki, gardenia, hiacynt, jaśmin, bez. Dowolność tutaj mamy. Aby zrobić sobie takie właśnie kadzidełko z takich roślinek, które nam się podobają i których chcielibyśmy użyć, po prostu musimy je sobie zerwać. Czy to z ogrodu, czy ze spaceru w lesie. W moim przypadku ja sobie tutaj zerwałam ziele bylicy pospolitej, trochę płatków dzikiej róży, to są gałązki borówki brusznicy, czyli naszej jagody pospolitej. Mamy również pokrzywę i tutaj mam bukiecik wcześniej zasuszonej sobie, znaczy zasuszonej, ona wisiała 2 dni i już jest, o, słychać, prawie sucha mięta, czyli też doda nam aromatu. Potrzebujemy jeszcze oczywiście jakiś sznurek, najlepiej bawełniany. Ja mam akurat taki cienki i nożyczki do ucięcia. Także moi drodzy, roślinki jakie wykorzystamy, to zależy, tak jak już powiedziałam, od naszego upodobania. Możemy tu wykorzystać szałwie, możemy tu wykorzystać jakieś inne ziele, jakieś kwiaty również. To już zależy od naszego upodobania. Ja akurat takie pozyskałam i z takich i takie po prostu użyję. Więc teraz sobie będziemy komponować nasze kadzidełko. Trochę mam obawy, bo tu mam pokrzywę, więc sobie założę jedną rękawiczkę, bo wiem, co ona potrafi. Weźmiemy sobie po gałązce bylicy, jagódki, pokrzywy. Pokrzywę postaram się tak wziąć w środek, ale to i tak będzie nieuniknione. O. I teraz musimy jakoś tutaj wpleść nasze płatki różyczki. No i teraz ściśniemy sobie to i zawiązujemy. Jak już trzymam tutaj od góry, to już zacznę. I obcinamy, parę razy przykładamy. O! I mamy takie piękne kadzidełko. Ono jest chudziutkie, szczuplutkie. Możemy zrobić też i grubsze. Zaraz sobie zrobimy grubsze. I kolejne kadzidełko gotowe. No to spróbujmy zrobić jeszcze grubsze. No i takie kadzidełka wyszły. Pierwsze było takie szczuplutkie, z mniejszej ilości roślinek. Tutaj daliśmy troszeczkę więcej. Widzę, pokrzywka próbuje
sobie wyszło, ale to nic. Tu trzecie, takie zdecydowanie lepiej, najlepiej mi wyszło. Jest takie grubsze, fajne, więcej roślinek. Chyba takie będzie ciekawsze. Zobaczymy, jak się będą palić. Jedno powiem, one w tej chwili tak zabójczo pachną przy zwijaniu, że równie fajnie będą pachnieć, jak będziemy je po prostu podpalać. Zawiązane bukieciki zawiązujemy sobie. Zawieszamy gdzieś na jakiejś szafeczce, żeby sobie po prostu wyschło. Kiedy są już suche, możemy sobie z nich korzystać. Tylko pamiętajmy, aby ich nie palić, tylko właśnie one się mają dymić. Moi drodzy, próbujmy, eksperymentujmy. Roślin jest, rośnie bardzo dużo i widzicie, nawet z pokrzywy i z jakiejś bylicy pospolitej. Cudowne roślinki, trochę mięty jak macie, czy tam jakąś inną roślinkę można użyć. Zerwać sobie podczas jakiegoś spaceru. One, te roślinki rosną nawet na trawnikach, także polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Niekoniecznie biała szałwia, bo każda z tych roślin ma swoje właściwości również magiczne. W tym filmiku to wszystko. Jeżeli się podobał, to bardzo proszę o pozostawienie komentarza pod filmikiem. Można też zostawić łapkę w górę lub też zasubskrybować kanał Obić na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!